Witam w kolejnym odcinku Raportu z Pola. Znajdujemy się na Dolnym Śląsku w pobliżu Kątów Wrocławskich. Jesteśmy na plantacji kukurydzy. Dzisiejszym tematem będzie ochrona herbicydowa tej uprawy. Zapraszam! Plantacja, na której się znajdujemy, została posiana dokładnie 24 kwietnia. Niestety przez niesprzyjające warunki pogodowe, jak widać, wschody są mocno spowolnione. Przypomnę, że kukurydza jest rośliną ciepłolubną i gleba podczas siewu powinna być nagrzana do temperatury 8-10 stopni na głębokości siewu. Jak do tej pory było tylko kilka ciepłych dni z temperaturami powyżej 20 stopni, a przez większość czasu temperatury oscylowały w granicach 12-15 stopni, co nie sprzyjało ogrzewaniu gleby. Takie warunki natomiast nie przeszkadzają chwastom, które świetnie sobie radzą. Będą one stanowiły poważną konkurencję dla kukurydzy o składniki pokarmowe oraz szczególnie ważne światło. Zagrażającymi chwastami dla kukurydzy są chwastnica jednostronna, komosa biała, psianka czarna, rumianek pospolity, szarłat szorski, żółtlica drobnokwiatowa, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, rdest kolankowy, rdest plamisty i rumian polny. Oprócz spadku plonów w przypadku przeznaczenia kukurydzy na ziarno, będą one obniżały jakość pasz w przypadku przeznaczenia kukurydzy na kiszonkę. W ofercie firmy Hemirol znajdziemy rozwiązanie pozwalające skutecznie walczyć z chwastami. Oparte ono jest na dwóch produktach: Mezonir 340 WG oraz TIF 040 OD. To połączenie to aż cztery substancje czynne: mezotrion, nikosulfuron, rimsulfuron oraz tifensulfuron metylowy, a także formulacja OD środka TIF, dzięki czemu nie potrzeba dodatkowo adiuwantów. Taki zestaw umożliwia skuteczne zwalczanie chwastów dwuliściennych, jak i jednoliściennych. Dodatkowo jego atutem jest możliwość stosowania od pierwszego aż do siódmego liścia. Co doskonale pasuje do zwalczania chwastów na plantacjach takich jak ta. Zalecane dawki to 0,5 kg na hektar Mezonir 340 WG i 0,2 litra na hektar TIF 040 OD. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ja Państwa zapraszam na kolejny raport z pola już niebawem. Do zobaczenia!